Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu 100 lat Lasów Państwowych. Serdecznie witamy, a z Państwem są Adrianna Czugała i Paweł Michalski. Zanim zdradzę Państwu temat, który dzisiaj poruszymy, chciałabym zaprosić na nasz radiowy kanał YouTube, gdzie mogą Państwo obejrzeć nie tylko dzisiejszą, ale też poprzednie audycje. Zachęcamy do tego, żeby wybrać się z nami do Lasów Państwowych z naszego regionu, a dzisiaj opowiemy Państwu o historii w lesie zapisanej. Dziś mam przyjemność porozmawiać z panem Andrzejem Borowcem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dzień dobry, Daszbur. Daszbur, dzień dobry pani, dzień dobry słuchacze i telewidzowie Katolickiego Radia Zamość. Powiedzmy na początku właśnie naszym słuchaczom i naszym widzom, gdzie nas pan dzisiaj zabrał? Jak widać, las, miejsce niebywałe, lasy zwierzynieckie, niedaleko miejscowość Aleksandrów, ale tutaj się znajdujemy na terenie gminy Treszpol. Tu za nami te łąki, co są, to właśnie jest gmina Aleksandrów. Przed wojną to były lasy ordynacji zamojskiej i była tutaj osada leśna i osada mieszkańców, która nosiła nazwę Starzyzna. A to miejsce konkretnie, w którym teraz stoimy? Tutaj, tak jak wspomniałem, stała dwugajówka ordynacji zamojskiej i mieszkało przed wojną i wojnę dwóch gajowych. Jeden gajowy nazywał się Garbacz, a drugi Swacha. I oni wykonywali pracę na rzecz ordynacji zamojskiej, prowadzili gospodarkę. A ten młody las, bo to jest powojenny las, to właśnie tutaj były grunty orne, przyznane, przewidziane dla tych gajowych jako takie deputaty. Ale również niedaleko stała budynek gospodarczy, gospodarstwo, w zasadzie dwa gospodarstwa, które ciut przed wojną, czy rok przed wojną zostały wyeksmitowane i między innymi tam mieszkał rolnik, osadnik o nazwisku Borowiec. Lata przedwojenne, wojna, no to tutaj piękna przyroda, piękne usytuowanie tereny, przyrodniczo bardzo bogate, dorzecze rzeki Smulnik, rzeka tutaj tuż obok Czarna Łada, no Sielanka, pięknie, zdrowo. I tutaj dookoła pola. I dookoła pola, czyli można tutaj było się wyżywić, wykarmić i ubrać. Ubrać się dlatego, że ci miejscowi tutaj ludzie, co mieszkali z gajowymi, no to pozyskiwali mięso, skóry, zwierzynę z lasów, a te płoda rolne jak kartofle, ziemniaki, buraki, żyto, zboże, to uprawiali sobie na tych gruntach. I jak nastaje wojna, to jest miejsce partyzanckie, miejsce pomocy partyzantom. Tutaj właśnie, jeżeli tylko poczytamy w książkach, jeżeli porozmawiamy ze znawcami historii, to powiedzą, że w każdej książce można było wyczytać, w każdych opowieści można było się dowiedzieć, że idź do gajowego na Starzyznę, na Smulnik, za Aleksandrów, pod Treszpolem, ten gajowy ci pomoże. To właśnie gajówki były ostoją wolności. Tutaj była wolna Polska praktycznie całą wojnę, ale w okresie wojennym w 1943, 4 kwietnia, późne popołudnie, niedziela, to dokonała się masakra. Mianowicie w tych dwóch gajówkach przybywali partyzanci, jak również jeden z gajowych i dwie rodziny gajowego. W zasadzie jeden gajowy udał się zdać raport do nadleśniczego to są jedna z opowieści, na pana Sówkę. Następnie nadleśniczy, tak jakby był konfidentem niemieckim, przewiózł go na Gestapo do Biłgoraja. Niemcy pod pretekstem morderstwa polecili temu gajowemu, żeby doprowadził do miejsca, gdzie są partyzanci. Gdzie ta gajówka jest tutaj. No i tutaj właśnie popołudnie
niedziela, Niemcy otaczają tą dwugajówkę i wszystkich domowników zbierają w jedno miejsce. Wywiązuje się walka z partyzantami. Część partyzantów była miejscowych, nawet tutaj z miejscowości Margole był też tutaj mieszkaniec, przyszedł być może z korespondencją partyzancką na rozmowy, również zginął i wywiązuje się tutaj walka i w zasadzie partyzanci są bez szans. Niemcy zabijają partyzantów, część domowników, pozostalich żywych i zabitych rzucają właśnie tutaj, gdzie ten jest pomnik, do piwnicy, wrzucają granaty, podpalają całe domostwa i odjeżdżają. I to jest właśnie to miejsce, które jest jakby przesiąknięte krwią leśników gajowych, ich rodzin. I ta zawiła historia pokazuje to, że oni jako gajowi pomagali wszystkim ludziom. To historia, to dowodzący nastawili naród przeciwko narodowi, człowieka przeciwko człowiekowi i ważne jest to, że leśnicy zawsze pomagali partyzantom, zawsze służyli lokalnej społeczności, zawsze służyli Wojsku Polskiemu. No i tu ten jest przykład bestialskiej, nierównej walki, bestialskiego mordu żołnierzy niemieckich na polskich leśnikach. Czy wiemy dokładnie, ile osób tutaj zginęło? W tym miejscu zginęło 7 osób i oni zostali po wojnie, w zasadzie jak Niemcy odeszli, po kilku dniach przewiezieni na cmentarz i pochowani na cmentarzu w Aleksandrowie. Część osób, partyzanci, ci alowcy, zabrali pokątnie i zabrali do innych grobów, nie wiemy gdzie, bo to wojna, wszystko było w tajemnicy. Ale była jeszcze jedna ofiara tego mordu, mianowicie jak Niemcy przyszli pieszo od strony właśnie gajówki Smulnika, bo to była ta dwugajówka, to było centrum, znaczy to była takie miejsce przy drodze publicznej, można powiedzieć, bo tędy droga była przed wojną, a nie tam, co teraz leci asfalt w kierunku Tereszpola. To tutaj mieszkańcy się przemieszczali z Aleksandrowa do Tereszpola i właśnie jak Niemcy przyszli od strony Smulnika i dokonali tej egzekucji, to udali się w stronę Aleksandrowa. Aleksandrowa III, Aleksandrowa IV. Po drodze jak szli, to również zastrzelili kobietę, a to była teściowa gajowego Swachy. I ona zginęła właśnie w miejscowości Margole, w furtce, czyli w tej takiej mniejszej bramce. Niemiec dokonał egzekucji z tego tytułu, że bali się obaw, że ona będzie rozgłaszała, że została cała rodzina uśmiercona. I ona właśnie zginęła jakby przy tej całej tragedii w miejscowości Margole i również została pochowana w miejscowości Aleksandrów. Wraz z naszą kamerą i panem dyrektorem przenieśliśmy się w kolejne miejsce pamięci. Gdzie teraz się znajdujemy? Serce Lasów Biłgorajskich, centrum Lasów Aleksandrowskich, tuż miejscowość Margole, niedaleko Aleksandrów, około 2 km. Uroczysko Ruda, dlatego że była czerwona woda, czyli bagna, trzęsawiska i pokłady rudawca, czyli tej warstwy, która nie przepuszcza wodę i dlatego to było tak nazwane uroczysko. Idealne miejsce do stworzenia obozowiska partyzanckiego. I tak też tutaj w czasie wojny bardzo dużo tych miejsc, obozowisk, przebywania partyzantów w tym terenie się znajdowało. A ten pomnik, co nam przypomina? Pomnik, z jednej strony te informacje można pozbierać jeszcze żyjących ludzi z okresu wojny, ale tutaj jest wszystko precyzyjnie opisane, że właśnie przez Jana Twardowskiego ta historia, bo on naocznym świadkiem był tych wydarzeń po egzekucji, to właśnie tutaj w czasie pacyfikacji lasów i wsi
na terenie Zamojszczyzny, akcja Szturwin 2, która miała zadanie unicestwienie wszystkich partyzantów znajdujących się tutaj w tych lasach, gdzie zakończenie tej tragedii były miejscowość Osuchy, a początek Portowe Wzgórze. I jak tutaj było okrążenie, najprawdopodobniej partyzanci przybywali przy obozowisku, przy ognisku i zostali zdemaskowani przez żołnierzy niemieckich. Tego, co wiemy z tych opisów, jak również zeznań świadka, jakim jest Jan Twardowski, to on odnalazł te zwłoki, te tu trzech żołnierzy zostało zamordowanych, zabitych, na którymś drzewie, jak opis, na opis głosi, była powieszona wojskowa kurtka czy płaszcz wojskowy. On to wszystko widział jako młody chłopak i przestraszył się i uciekł do domu i przekazał tę informację domownikom. Ale to jest czerwiec 1944. Te zbrodnie niemieckie są zjawiskiem codziennym, także nikt tutaj szybko nie reagował, bo każdy się bał o swoje życie. Niemcy we wsi Aleksandrów, Niemcy we wsi Margole. I dopiero po wysłuchaniu tych informacji, po kilku dniach czy nawet tygodniach, udali się tutaj na miejsce domownicy właśnie z tym małym chłopakiem, żeby zobaczyć, co tu się w tym miejscu wydarzyło. Już jak przyszli tutaj na miejsce, to tylko był wbity krzyż i usypany kopczyk, gdzie wskazywało, że ci trzej żołnierze zostali, czy te trzy osoby zostały pochowane właśnie w tym miejscu i z pewnością tutaj spoczywają. Dokonali tego miejscowi pracownicy leśni i dwóch gajowych. Gajowy Osuch i gajowy drugi Burdzań. No właśnie oni tutaj zeznali później z tymi robotnikami, że pogrzebali te ciała tych żołnierzy, partyzantów i właśnie w tym miejscu spoczywają. Tu jest cisza, głusza, środek lasu, środek bagien. Tutaj nikt nie zachodzi, tylko leśnicy. Tak jak widać, no staramy się te miejsce upamiętniać. Jak również wojnę przebywali właśnie tutaj partyzanci. Kolejne miejsce tragicznych wydarzeń, kolejne miejsce, w którym obecnie palą się znicze lasów państwowych. Zachęcamy do tego, aby te miejsca odwiedzać, o tych miejscach pamiętać, a także przybliżyć dla siebie samych historię tych miejsc. Jak tutaj pan powiedział, są tablice, które informują nas dokładnie o tych wydarzeniach i o tych osobach, które z tymi miejscami miały związek. Przybliżył nam pan historię tragicznych wydarzeń z 1943 roku. Za nami jest pomnik, który te wydarzenia właśnie upamiętnia. Kto zadecydował, żeby właśnie w ten sposób uczcić pamięć osób, które w tym miejscu zginęły i żeby taki pomnik właśnie w tym miejscu stanął? Jako Lasy Państwowe, jako leśnicy, to dbamy o takie miejsca, może nawet nie w jakimś tam fleszu kamer. Ja tutaj właśnie w tym miejscu rozpocząłem 28 lat temu pracę i to miejsce jest mi szczególnie bliskie i tych miejsc zbrodni czy miejsc morderstw niemieckich jest w każdym leśnictwie po kilkanaście. To jest jedno z większych. Tutaj jest historia bardzo zawiła i w tych partyzantach, co tutaj przybyli właśnie, gdzie szukali pomocy u tych gajowych, to byli partyzanci komunistyczni, to byli partyzanci, którzy przyszli śledzić AK-owców. To byli partyzanci, którzy kolaborowali z Związkiem Radzieckim wtedy i krótko mówiąc, tu taki był dosyć mocny człowiek politycznie, a później się nawet okazał takim oprawcą politycznym, niejaki Grzegorz Korczyński. To jest pseudonim, który bez wątpliwości służył Moskwie i tamtemu systemowi i to było jedno z głównych zadań wojennych, żeby tropić naszych partyzantów. No i
to on sprawił, żeby tutaj to miejsce było upamiętnione. W zasadzie no, trudno mi powiedzieć, no, być może, że to i lokalna gmina te fundusze wyłożyła, na pewno to lokalna gmina wyłożyła fundusze, bo wiem, że cement był wożony z gminy, z Rady Narodowej, bo wtedy była Rada Narodowa w Aleksandrowie. I to miejscowi tutaj pracownicy z Aleksandrowa ten pomnik wybudowali, ale co by nie było, ten Grzegorz Korczyński przyjechał tutaj, żeby tych swoich kompanów niedoli upamiętnić. I te słupki, te rurki, ten postument i w zasadzie co tu jeszcze, te elementy boczne, to są właśnie z początku lat 60., gdzie to było tego otwarcie tego pomnika. Później lata bodajże 2018 albo 2017 wchodzi ustawa, która nakazuje likwidować miejsca, gdzie są upamiętnione symbole komunistyczne, i było dwie decyzje, żeby ten pomnik zburzyć, ale no między innymi ja mocno stanąłem, żeby tego pomnika nie zburzyć, żeby go przebudować z tego tytułu, że ta historia jest zakłamana, czyli w zasadzie nieprawdziwa ta historia była przekazywana, że to jest pomnik ku chwale Armii Ludowej. Nie, to jest pomnik ku chwale polskich leśników, bo oni byli wmontowani w tą nierówną walkę i w te różne intrygi, a tak naprawdę oni każdemu partyzantowi pomagali. I tu nie było pod kontekstu politycznego, tu nie było służenia jakiemuś. Leśnicy nie służyli żadnemu systemowi, tylko pomagali zawsze partyzantom i zwykłym ludziom, i to szeroko ja tutaj to z historii sprawdziłem, a to tylko epizod, że tu alowcy przyszli, a w zasadzie oni przyszli w złych zamiarach. I tego miejsca jest taka właśnie historia, ale 2018 rok udało się uratować ten pomnik. Został odnowiony, został elementy komunistyczne zostały ścięte i usunięte, bo to były te krzyże grunwaldzkie i komunistyczny orzeł. Posadowiliśmy taką wspaniałą płytę, która mówi o tym wszystkim, że tutaj zginęli ludzie walczący o wolną i suwerenną Polskę. Element krzyża. Cieszę się, że udało to się uratować, i to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym komunistycznymi wydarzeniami, bo historia leśników tutaj jest piękna. Oni zginęli, oni ponieśli tą najwyższą cenę, a tylko wizyta kilkutygodniowa czy miesięczna tych partyzantów doprowadziła do tej tragedii. Czy jeśli chcielibyśmy się wybrać w te okolice i podążać szlakiem tych pomników pamięci, czy w tej okolicy znajdują się jeszcze takie miejsca, o których pamiętają między innymi polscy leśnicy? Tak, no tutaj to jest kilka miejsc jeszcze takich do upamiętnienia, ale takie ciekawe miejsce jest na tak zwanej Rudzie, gdzie jest zamordowanych, zastrzelonych bodajże 4 osób. I to są osoby, które tam spoczywają. A może i 5, bo już historia, pamięć nie ta. To jest oddział 263 bodajże, to jest w tym leśnictwie. Jest tam mogiła, tutaj taka pani Torba z Aleksandrowa z ojcem, który był świadkiem tych wydarzeń. Nie samego mordu, ale przyszedł, jak ci ludzie zostali zamordowani i spoczywali na gruncie, na ziemi. To właśnie tam o to miejsce zadbała, upamiętniała, i również my jako leśnicy też staraliśmy się tam, żeby to miejsce upamiętnić i znicze i jakiś porządek dookoła. To jest zaledwie 1,5 kilometra stąd. Plus jeszcze jest jedno ciekawe wydarzenie, jeszcze miejsce historycznie, gdzie tak zwana linia na Smolniku, gdzie Niemiec stał, wyborowy strzelec za metrami, to też są opowieści. No i tam zginęło 9 osób. Stoi tylko skromny krzyż, osobiście to upamiętniłem. I między innymi małżeństwo Gruchowiczów zginęło z Aleksandrowa. No to są tam tereny, gdzie moja babcia stąd pochodzi. To też to takie jest, jakby ściska gardło, bo takie no, tragiczne wydarzenie. Dlatego, że akcje pacyfikacyjne trwały w Aleksandrowie. Niemcy już śmiało wchodzili w tereny leśne, ustawiali się na liniach. Na liniach oddziałowych to są te właśnie drogi takie na przestrzał, bo to jest podział przestrzenny lasów. I wyborowy strzelec
mówili snajper, mieszkańcy, właśnie dokonywał egzekucji, jak ludzie przeskakiwali przez linię. To są dwa miejsca w zasięgu w zasadzie 1,5 kilometra, idąc na wschód. Idąc na zachód, mamy tutaj placówkę Korda, miejsca całego zgrupowania partyzantów. Później mamy tam jeszcze takie miejsce, gdzie zostały zabite przez Niemców dwie nauczycielki, bo udzielały nauki dzieciom polskim. W okolicy jest przynajmniej kilkanaście takich miejsc, oczywiście nie takiej rangi, nie takiej bestialskiej bezbrodni jak tutaj. Dużo pamiętają te lasy i te drzewa, szczególnie jeśli chodzi o II wojnę światową, a znicze, które palą się przy tym pomniku, udowadniają, że leśnicy pamiętają o swoich przodkach, o tej niezwykłej, ale tragicznej historii. Bardzo dziękuję za to, że nam przybliżył Pan tę historię. Warto jest pamiętać o tragicznych wydarzeniach Polaków, którzy walczyli za naszą ojczyznę. A do lasów Nadleśnictwa Zwierzyniec zabrał nas Pan Andrzej Borowiec, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Daszbór, zapraszamy w miejsca takie leśne, jak również na grzyby, bo jeszcze są.